I zapraszam ryby. Zerknijcie dzisiaj taki widok dla Was. Każdy znak ma trochę inną aurę tą pogodową, bo też w innym czasie były, są, bo ja jestem w czasie teraźniejszym, realizowane dla Was te czytania. Nadmorsko, pięknie, energetycznie. Mam nadzieję, że Wam się podoba, mam nadzieję, że jesteście spójni z klimatem, no i z tym, żeby czytać właśnie między wierszami. Także to, a może zwłaszcza co właśnie na horyzoncie dla Was, Wam pokazane. A ja dla Was specjalnie odsunę chyba ten widok trochę w tę stronę, czyli tak trochę bardziej na wschód, cokolwiek by to znaczyło. Dla każdego, pamiętajcie, interpretacja jest inna i o to tutaj chodzi. Pozwólcie sobie na tę chwilę medytacji, czy też na chwilę tego relaksu, tego kontaktu z tym morzem, które dla Was, drogie ryby, oznacza żywioł. A więc mam nadzieję, że trafiłam, mam nadzieję, że Wam się podoba. Napiszcie, dajcie koniecznie znać. No i przechodzimy, zobaczmy. Ryby. Miesiąc maj. Co dla ryb w miesiącu maju, jeżeli chodzi o kartę przewodnią z kart kosmicznych ziaren? Tak Wam się pokazały zagubione przestrzenie, a więc wspomnienia duszy i dary duszy. Robiłeś to już wcześniej. I skieruję Was trochę tutaj w dół, żeby te karty mogły tutaj z Wami też wibrować. Droga rybo, świat jest dużo starszy niż ta historia, którą znamy, która jest udokumentowana. I jako dusze, być może wielu z nas doświadczyło zupełnie jeszcze bardziej zaawansowanych lub złożonych bytów, okazji, możliwości do tego, co jest nazwane rozwojem. I być może to wspomnienie, to odniesienie, ta refleksja nad tym będzie pomocna dla Ciebie w tym miesiącu, aby zrozumieć jakiś sens czegoś, żeby może bardziej rozwinąć swoją świadomość, żeby być może także odkryć te portale, które przed Tobą tutaj w tej, no, w tym wymiarze się kryją, aby czuć się lepiej. A więc może rozpoczynasz ścieżkę kariery, może rozpoczynasz jakieś kreatywne działania, być może wkraczasz w jakąś inną przestrzeń tego, co dla Ciebie jeszcze bardziej dojrzałe, mądre, doświadczone, rozpoznane. Szukasz może jakiejś przestrzeni zaginionej, zagubionej, utraconej też niekiedy. I pytanie, czy to istnieje w Tobie, czy jest to naprawdę? Czy jest to tylko jakaś imaginacja? Czy też Ty żyjesz tą imaginacją, że nie możesz albo nie potrafisz, a marzysz o czymś? Tak tutaj gdzieś dla kogoś odbieram też ten odczyt. A więc otwartość serca jest w tym miesiącu ważna, aby otworzyć wszystkie zapomniane dary mądrości i duszy z poprzednich wcieleń. Być może maj jest dla Ciebie jakimś ważnym miesiącem, droga rybo. Może jest to taki czas, w którym ta refleksja nad czymś przychodzi łatwiej, a być może czujesz taki zryw, gdzieś przełom tego i pogodowo, wiecie, i mentalnie, że coś się w Was budzi, że coś przywołuje Was do czegoś bardziej, że jest jakaś większa motywacja ku temu, co gdzieś właśnie zaginione, co gdzieś nieodkrytym jeszcze lądem albo tym, no, takim poszukiwanym przez wszystkich jest i chcielibyście być tam pierwsi, albo coś chcecie mieć na wyłączność. Tak czy siak jest tu energia wspomnień duszy, a więc może się przywoływać dla Was trochę czegoś, co już znacie, trochę czegoś, co już doświadczyliście, a może będą w tym miesiącu pojawiać się sytuacje analogiczne do tego, co już było, czego jeszcze nie przepracowaliście wtedy, albo co zrozumieć musicie właśnie teraz, czego nie dało się zrozumieć kiedyś. Zobaczmy, jaki miesiąc dla ryb, a więc maj. Maj dla ryb. Co jest wyzwaniem w maju dla Was? Co jest trudnością i co jest radą? Podobnie jak kto miał, wodnik chyba miał tą gwiazdę, czyli swoją własną kartę, muszę się trochę obniżyć, żebyście widzieli. Wy macie też gwiazdę, może też wodnik, może ktoś, w ogóle bardzo mocne macie tutaj karty. Wielu z Was czekało na coś, albo biło się z myślami lub z podświadomością do tego, czy przepracowywało coś, co miało być jakimś systemem radzenia sobie lub pożegnania czegoś, co Was po prostu uwstecznia. I
ktoś z Was znalazł taki punkt zwrotny na mapie, taki komfort, rozjaśnienie tego, co być może jest tajemnicze lub nieodgadnione. Może ten miesiąc też przyniesie taki przebłysk. Może to też jest taka eureka dla kogoś, tak powiem. Ale zobaczmy, jak karty się do tego odnoszą. A więc miesiąc. No i widzicie, miesiąc piękny, miesiąc wyborów, miesiąc kochanków. W tej energii osadzony. A więc być może będziecie faktycznie rozkochiwać i będziecie kochani, lub będziecie czuć ten potencjał wzrostu do tego, co pełnią jest. Do tego, żeby coś było bardziej kompletne, do tego, żeby coś było może mniej podzielone. Chociaż miesiąc może też nawoływać Was do tego, co jakąś skrajnością, zauważeniem tego, co skrajnością jest, może Wam pokazywać takie akcenty na mapie. Możecie mieć dużą spójność z, czy potrzebę spójności z innymi. Możecie dążyć do tego, co jest doskonałe. Miesiąc także będzie trochę tak, no, próbował Was rozkochiwać w tych smakach życia. Może do tego, żeby właśnie odkrywać czy siebie, czy potencjały, czy możliwości, czy zapomniane lądy, no albo wejść w takie przestrzenie, o które być może należałoby się pokusić, żeby być kompletnym, być szczęśliwym, zauważonym, pięknym i dopełnionym. Tak mi się tutaj pokazuje. Duży filar, w ogóle filar wzrostu, filar możliwości, filar wsparcia. Tak tutaj czuję, że to będzie dla Was w tym miesiącu ważne. Lustrzane gdzieś odbicia. A więc to, co czynicie, to może też się odnosić i pokazywać w innych dla Was, żebyście Wy to zrozumieli. A więc taka trochę retrospektywa także. Co jest wyzwaniem dla Was w miesiącu maju, drogie ryby? No właśnie, siła, siła, siła. Aby sobie coś udowodnić, aby się z czymś no, przekonać, aby kogoś przekonać, aby coś z czymś się no, przełamać, może w sobie przełamać. Chęć właśnie odkrycia, zrozumienia. Taką tutaj czuję, słuchajcie, energię przywołania, zbadania, ale na zupełnie innym poziomie niż kiedyś. Czegoś, co Was doświadczyło, czegoś, co być może sprawiło, że byliście w zupełnie innym położeniu, w zupełnie innej sytuacji. A dzisiaj spojrzycie na to z większą może także nie tyle odpowiedzialnością, co z większą determinacją do tego, aby to rozwiązać, aby to wyjaśnić, aby się z tym zmierzyć. Ale także jest w Was taka siła, która i upór przede wszystkim jest dla Was wyzwaniem, aby być upartym i być może konsekwentnym także, jeżeli chodzi o to, co sobie założyliście. Pamiętajcie, czytania są do wszystkich. Każdy z Was ma inne aspekty, inne sytuacje, inne niuanse, które Was interesują. To, o czym myślicie w trakcie tego czytania, to, do czego się kierujecie uwagą, z pewnością przyciąga tę treść, która do Was jest tutaj kierowana. Interpretujcie, dostosowujcie ją do tego, co czujecie, jakie wibracje są dla Was. Kolory Wam proponowane w tym miesiącu także pokazują ognistość, także pokazują dużą ferię barw. Możecie mieć w wyzwaniu trudność z tym, żeby kogoś do siebie przekonać, albo żeby też spróbować zrozumieć coś, co powinniście Wy sami pojąć, a czego nikt inny za Was nie zrobi. Co jest trudnością? No właśnie, trudnością jest wieża, słuchajcie. Trudnością jest wieża, aby coś przełamać, aby z czymś się zmierzyć, aby coś może uratować też dla niektórych, powiem tak, bo ona się w takiej pokazała trochę odwróconej formie i może być dwojako odczytana, ale może być tak, że coś będziecie mieli, chcieli uratować, że coś będziecie chcieli odblokować, spróbować wziąć to i ubrać w zupełnie inną jakość. To jest Wasza trudność. To jest Wasza trudność, żeby też pozwolić pewnym rzeczom naturalnie się stać, naturalnie się zadziać. A więc dla niektórych może być też to czytanie ukierunkowane w tę stronę, że wyzwaniem dla Was jest to, żeby się z czymś nie siłować, lub żeby na siłę czegoś nie forsować, lub na siłę czegoś nie ratować, co nie wymaga lub nie powinno być tak mocno siłowe. Rada. No właśnie. Radą jest cesarz, a więc radą jest wzięcie sprawy w własne ręce, bycie sterem, okrętem i żeglarzem, czy też żaglem, aby nie bać się tej decyzyjności, aby nie bać się, może też nie unikać podjęcia pewnych decyzji, aby też wziąć odpowiedzialność także za coś. I powiem Wam tak, drogie ryby, dla jednych czuję,
że są tutaj ryby, które walczą z wiatrakami, walczą z energiami, które absolutnie też nigdy nie będą Was satysfakcjonować. I może też ten miesiąc będzie chciał pokazać ten trochę bezsens i otworzyć Was na samych siebie, jak dużo macie w sobie potencjału, żeby z tego wyjść lub to po prostu obejść, nie wchodzić w to bezpośrednio. Albo jeszcze inaczej, zrobić z tym ostateczny porządek. Dla innych miesiąc będzie Was przybliżał do większej dorosłości, większej dojrzałości względem tych spraw, na które patrzyliście z bardzo, bardzo, bardzo tak pobieżnie albo odnosiliście się do nich w bardzo błahy sposób, a one były ważne. I to może do Was wracać, jeżeli chodzi o potrzebę skonfrontowania Was z tym w zupełnie nowych przestrzeniach albo odniesienia w nowych scenariach skojarzenia tego, co kiedyś było, z tym, co dzisiaj przyszło, abyście na tej podstawie mogli wyciągnąć szybko wnioski, abyście mogli szybko się z tym uporać, abyście także przejęli nad tym pewną kontrolę, czy też wdrożyli już pewne działania, które absolutnie nie mają być takie jak kiedyś, tylko może są dla Was zupełnie nowym wyborem, zupełnie nowej siły i nowej jakości, którą sobie możecie podarować, aby zyskać to, co jest Wam potrzebne, ale tylko pod warunkiem, że sami wiecie, czego chcecie i że nie jest to tylko i wyłącznie kwestia Waszego ego, czy też wszystkiego tego, co Was bardziej szufladkuje i zamyka, aniżeli otwiera i pomaga. A więc sami w tym miesiącu nie róbcie sobie krzywdy tym, że upieracie się przy czymś, co nie do końca jest zasadne, czy też nie do końca buduje Was tę solidność. Postarajcie się zobaczyć, czym to jest i z czym to się je. Rada tego miesiąca również: nie bądź siłowy, ale bądź dobrym, odpowiednim i odpowiedzialnym strategiem. Buduj, nie rujnuj, ale też nie dawaj szans temu, co Ciebie wprowadza w zakłopotanie czy w energię, z którymi bardziej musisz się wspierać lub walczyć, aniżeli płynąć i współgrać i współtworzyć. A ten miesiąc chce bardzo Cię przybliżyć do tego, co jest harmonijne, ustrukturyzowane, być może też takie holistyczne i taki powinieneś obrać ogląd. Może zgubiłeś gdzieś ten kontekst i musisz go w tym miesiącu odnaleźć. Trzymaj się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Hej!